Czy chcesz o bryfarianizmie mówić, czy chcesz o pentagramie mówić? A co to za wybór? No taki wybór. Jakie pytania, taki wybór. Co to jest bryfarianizm? Bryfarianizm to... To ci, co nie jedzą w ogóle? Tak. No, no może to, może to, choćby to, no. To no choćby tak. To. Pierwsze jest to, że dużo oszukuje z tym bryfarianizmem, że to są ściemniacze. Dlaczego? Bo tak. Ja? Bo są, którzy po prostu... Bo są, się wcale nie chudnie. Bo przyjechał z Indii, no, no. I bo jest jakimś tam, a potem go znajdowali gdzieś w jakimś McDonaldzie, ja? Albo gdzieś tam, no, że ściemniacze. Że tu mówią, że nie jedzą, a jedzą, nie? Na przykład. Też miałem jakichś znajomych, którzy nie jedli, ale czy ich to jakoś uznieośliło? Nie wiem, nie przebywałem. Jak to nie jedli? Kto nie jadł? A nie znasz. Ale jak długo nie jadł? Ktoś tam długo nie jadł. Z pół roku, rok, nie pamiętam. O matko. Więc są możliwe takie rzeczy i spoko, ale czy akurat ta metoda jest najlepsza, tak jakby do wyjścia. Czekaj, bo tu jest pełne pytanie. No ja tego... wam powiem tak. Czekaj, bo to jest pełne pytanie a propos bryfarianizmu, ale jako, czy to jest sposób na wyjście, czy coś takiego? No, na wyzwolenie. Na pewno, bo można chyba szybciej umrzeć. Czy coś? Znaczy... Nie no. No. Znaczy, jest coś takiego, że jeżeli się jest na jakimś tam poziomie i ma się jakieś metody, można tak jakby przestać jeść, bo naturalnie się, ale sama metoda, żeby w tym kierunku iść jako cel, to nie powinno to tak wyglądać. Raczej powinno to być skutkiem ubocznym. Że to nie w ten sposób, że raczej właśnie, że przestaje się mieć potrzebę jedzenia i że nie trzeba tego robić jako efekt uboczny jakiegoś tam rodzaju wzniesienia duchowo-energetycznego, tak, bo tutaj chodzi, że tu wszystkie kanały energetyczne muszą być przetworzone, trzeba jakby przetworzyć je na inny rodzaj zasilania i tak dalej, ale to tak jakby jest efekt uboczny właśnie tego wzniesienia, a robienie to od drugiej strony nie jest to najlepszym pomysłem. Też nie wiem, jaka tam ideologia jest, bo to nie jest, żeby bo to od strony, że to takie super, że jak nie jemy, to jesteśmy bardziej wzniesieni i coś tam. Tak? Z tego, co wiem, to te osoby też tak jakby... Czekaj, jak to jest, że one tak jakby tracą stronę seksualną, tak jakby przestają być męscy albo kobiecy, tak jakby stają, tracą ten aspekt. Znaczy, no to w sumie byłoby prawidłowe. Generalnie, no mogę się tak wypowiedzieć, ewentualnie mam się wypowiadać tutaj z tym całym jedzeniem światłem, tak? Czyli tam karmieniem się światłem, czy coś w tym stylu, czyli nie jedzeniem w ogóle. Myślę, że to było fantastycznie nie jeść. Fantastycznie. I też chyba... Myślę, że jest trochę osób, które nie je na ziemi. Jest to, muszą być jakby też w takim, znaczy powiedzmy są to istoty, które są na poziomie odpowiednim do tego, żeby nie jeść po prostu. Czyli urodziły się być może w ostatnim jakby stadium swojej matrycy tak zwanego urodzenia. Znaczy uwolnienia, przepraszam. I potrafią już wytworzyć to pole połączenia z energią zasilania wyższego.
jest problem z wszelkimi takimi dietami ekstremalnymi, a to jest taka ekstremalna dieta bez diety, zgodzicie się chyba. One, to tak jakby jest bardzo dużo problemów się pojawia i tak jakby koncentracja na tym, głównie na tym, bo tak jak powiedziałem, pewne rzeczy się dzieją naturalnie, a jeżeli to idzie z drugiej strony, to jest głównie właśnie ta koncentracja na tym, żeby to utrzymać, że to jest ważne, że to i to i wszystko inne znika, tylko kurwa ta dieta. Nie, bo tutaj jest tak. Jeżeli w ogóle pojawi się taki temat odżywiania światłem, tak? Czyli powiedzmy, że ten jak to się nazywa? Bretarianizm czy Brefa. brefarianizm, to można na przykład zacząć próbować nie jeść i tak dalej, bo to jest straszne w ogóle, jakby w sensie takim, że no powiedzmy, że głodówka daje ci też jakby uwolnienie i wtedy na przykład jak już przeskoczysz na jakiś inny poziom, to można tak jakby cały czas i widzisz, że to jedzenie jest obciążające. Potem wracanie do jedzenia jest po prostu straszne. Ja chciałabym już być jakby w takim stanie i to było super rzeczywiście, bo wtedy tak jakby człowiek się czuje lżejszy. Oczywiście, że jest oczyszczony z bardzo wielu rzeczy. Naprawdę, czyli to jest naprawdę masakryczna jakby wolność od i toksyn i całe ciało jest wyczyszczone, więc jest zajebiście. Natomiast utrzymanie tego jest długie, znaczy trudne, przepraszam. I teraz, jeżeli są takie istoty, bo ja nie mogę powiedzieć, że wszyscy są jakby na tym samym poziomie, bo nie są. Jeżeli są takie, które nie jedzą, no to być może są i no to super i to w ogóle, ale nie wiadomo, czy należałoby z nich brać przykład. No, bierzesz przykład z tego, co do ciebie jakby przemawia, tak? To jest jakby coś takiego, to jest twój poziom, Tak, czyli. ale czasem to, co przemawia, niekoniecznie jest najlepsze, bo to jest często jakaś taka zajawka, że coś nam się podoba, że chcemy, a w praktyce to całkiem inaczej wygląda. Wszelkie ekstremalne diety powodują różnego rodzaju też ekstremalne zaburzenia w jakąś stronę, tak? Jeżeli jesz tylko surowe, to To nie jest będziesz. w ogóle Nie, lepiej. No to. tak, ja tak uważam. No, przynajmniej ja tak uważam. No, no dobra, no to co, jak jesz surowe, to co? No nic, to są pewnego rodzaju zaburzenia. Tam się w ciele, na przykład z medycyny chińskiej, pojawia bardzo dużo wiatru, tak zwanego, czy to jeden z trzech głównych patogenów, tak? W medycynie chińskiej są patogeny zimno, gorąco i wiatr. Ten wiatr, ci ludzie będą mieć małą stabilizację, będą tacy rozdygotani, język będzie im drżał jako efekt tego. I tak raczej, jeżeli się ma patogen wiatru w ciele, to jest bardzo takie nieprzyjemne, tak? Jest mała stabilizacja, długie takie drżenie w środku, no i inne efekty jakieś. No, na przykład przy surowym jedzeniu, na przykład. Przy surowym w naszym klimacie. Ja myślę, że w ogóle z dietami to jest gorzej niż, nie wiem, z czymkolwiek. I Więc to przy jest. niejedzeniu to też się będzie to pojawiać, tak? Nawet przy głodówkach patogen wiatru się pojawia. Ja Także. nie wiem. Ja uważam, że jak ktoś chce spróbować jakiejś tam diety, to niech sobie próbuje. Tylko Jak jest ważne jest po jakiś, co. nie Po co wiem. to jest? Czy ty chcesz rozwoju duchowego, to ma w tą stronę iść, to nie w tą stronę raczej. To się pojawią takie rzeczy samoistnie, jeżeli już, ale takie, bo to są siłowe rzeczy często, tak? Siłowe. Że, tak, bo to No, no. głodówka sucha, głodówka zwykła, potem Ale coś. może być ktoś na takim etapie, że on chce na przykład dietą jednak ten temat duchowości zgłębić. Rozumiesz? To jest takie Może coś. No, być, może no tak tak. być. Ja w sumie bardzo to dobrze Tak. rozumiem i tyle. W każdym razie warto uważać na swoje ciało, bo może sobie je różnymi ekstremalnymi dietami popsuć, tak?
Oczywiście. I znam po prostu bardzo wiele takich przypadków bezpośrednio i tyle. I często jest trudno z tego wyjść. Na przykład z cukru. No, ekstremalna dieta. No, tak, ja zrezygnowałam z cukru i poszłam do mojej koleżanki. Ona mówi, że cukier jest dobry. I dała mi cukru. Kto? Kiedyś. Kto? Ja zrezygnowałam kiedyś z cukru, no nie? No. No i w ogóle. No i poszłam do Marty. Ona mówi, że cukier jest zajebisty. Może napijmy się coli. Ja mówię, dobra. No i się skończyło, nie? A miałam tak fajnie. Także no to jest wiadomo, ekstremalna dieta, nie? Wiadomo, lekka dyscyplina jest dobra, natomiast im większą dyscyplinę sobie wprowadzamy, czym bardziej ciśniemy siebie samych, tym po jakimś czasie się pojawi większy odruch w drugą stronę, tak? Bo jeżeli coś nam naturalnie przychodzi, że lekko sobie dyscyplinę jakoś dyscyplinujemy sobie codzienne życie, to jest super, tak? Super, super. Ale jak zaczynamy cisnąć siebie, no to zaczynamy sobie po pierwsze krzywdę robić i po drugie przyjdzie te wahnięcie w drugą stronę, prędzej czy później.